Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 452 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj musimy zająć się kolejnymi zadaniami w Geldern i na razie chyba nie mam za bardzo w dzienniku nic, co mogłabym zrobić. To na razie nie możemy tego zrobić. Powiedz orkom o opuszczonej kopalni. Myślę, że to jest moment, w którym powinniśmy iść do Nemroka i zająć się zadaniami dla niego. Tylko zastanawiam się, czy damy radę to wszystko zrobić w jednym odcinku. Gdzie ty leziesz, Mora? Co to za świątynia? Te sale kryją kwaterę główną najwyższych szamańskich dygnitarzy. Nasz przywódca Grok rządzi stąd prastarym miastem alchemików, Gelder. No tak. Nie! Nie wiemy, czy można ci ufać. Chcę się zaciągnąć na służbę szamanów. Silny z ciebie gość. Możesz dowieść swych zdolności w okolicznych kopalniach. A może wolisz wojaczkę? W takim wypadku lepiej dołącz do najemników lub gladiatorów. Szamani przyjmują ludzi cieszących się dobrą reputacją w mieście. Kim jesteś? Jestem Nemrok. Zajmuję się potrzebami szamanów. Traktuj ich z należnym szacunkiem, jeśli nie chcesz posmakować mego ostrza. Mam nadzieję, że dobrze się rozumiem. Dobra. Lepiej zważyć. O właśnie, możemy pogadać. Przysyła mnie Xardas. Mam się dowiedzieć, jak wam idzie poszukiwanie boskich artefaktów. Czyżby? To oczywiste, że nadzór nad wykopaliskami sprawują szamani. Oczywiście. No tak, czyli musimy się dostać do Groka. A jakie potrzeby mają szamani? Pozyskujemy dla nich złoto, siarkę, artefakty i różne cenne złoża naturalne. Kopalnie muszą być produktywne. Oto moje zadanie. Chcę dla ciebie pracować. Zwykle nie zlecam morom nic bardziej skomplikowanego niż dostawa mięsa. Chyba jednak będę mieć zadanie dla wojownika. Potrzebuję nowego posłańca. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Co miałbym robić jako posłaniec? To proste. Idziesz w moim imieniu do kopalni, dowiadujesz się o losach brakującego urobku i mi go dostarczasz. A jeśli kopalnie nie są produktywne, ponownie je uruchamiasz. To naprawdę nic trudnego. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Co się stało z twoim poprzednim posłańcem? Zjadły go pełzacze. Okej, dzięki. A czym ty się będziesz zajmować? Lepiej nie kombinuj, Mora. Przynajmniej jeśli nie chcesz, abym pokazał ci, kto rządzi tym miastem. No dobrze. Biorę tę robotę. Więc zamknij mordę i bierz się do roboty. Dobra, mamy tutaj wysyp rzeczy. Na razie ci tego powiedzieć nie mogę. Na południe od Geldern też są jakieś kopalnie? Jedna, opuszczona. Nie prowadzimy tam już wydobycia. Przestało to być opłacalne. No właśnie. Opuszczona kopalnia wciąż może być eksploatowana. Skąd wiesz? Asasyn Mirzo właśnie stamtąd bierze swoje artefakty. Wkrótce z tym skończę. Przy okazji ponownie uruchomię kopalnię. Doskonała robota. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś na nią. Dobra, nie zbierajmy wszystkich rzeczy naraz. Z kopalnią siarki. Czego ci potrzeba z kopalni siarki? Telenie z północnej kopalni miały mi dostarczyć 30 bryłek siarki. Idź je odbierz. Dobra, no to myślę, że... To będzie pierwsza rzecz, którą się zajmiemy. Nie chcę brać naraz tych zadań, bo to będzie katorga, jeżeli mam być szczera. No, kurczę. Byłam pewna, że włączyłam sobie w piątki, ale jednak nie. To niedobrze. U mnie się trochę pogoda schrzaniła. Chyba będzie burza albo deszcz, dlatego uznałam, że już się zajmę odcinkiem dla Was. Bo później nie wiadomo, jak będzie wieczorem. No, także nagrywanko robimy. No i widzę, że możemy się zająć kolejną rzeczą, ale najpierw może weźmiemy zlecenie na te potworki. Pomarańczowe zębacze, kto to kurczę widział? Kogo my tu mamy? Ej, Mora!
Dobrze, że tu wpadłeś. Mam dla ciebie robotę. Co tu robisz? Dbam, aby mory pracowały, a kopalnia działała. Te bestie od wielu dni kręcą się koło kopalni. Znajdź sposób, aby się ich pozbyć. Rozumiesz? Co to za kopalnia? Tylko mora mogłaby zadać tak durne pytanie. Powąchaj tym swoim paskudnym kinolem. Szybko się zorientujesz, co to za kopalnia. Kopalnia siarki, oczywiście. A mogę sobie zabrać kilka bryłek siarki? Zrób tak. Zabierz to paskudztwo do Geldern. I tak ledwo tu oddycham. Dobra. Zajmę się zębaczami. Tak, pozbądź się ich. Byle szybko. Nie czuję się tu zbyt pewnie. Dobra, mamy nowe zleconko, ale to za moment. Najpierw tą siarkę bym pozbierała. Te bryłki nas interesują głównie. Czyli ta... Rafinowana? Rafinowana siarka. Czy nie rafinowana? Bryłka siarki i siarka. No, my potrzebujemy oczywiście bryłek, a nie tych krusztów, co oddawaliśmy ostatnio. Które można sobie wykopać. My potrzebujemy czegoś dużo cięższego. Ile tam miało być tych bryłek? 30 chyba. Z tego co pamiętam, to na spokojnie. I z tego co pamiętam, warto zebrać tylko 30. Bo później... Chociaż my chyba możemy to sprzedawać, tą bryłkę akurat. Chociaż ona się potem nie przyda do niczego, chyba że właśnie na handel, bo... Pamiętam, że raczej do niczego więcej. Jest niepotrzebna. Trochę nam zajmie zbieranie tego. Szczególnie, że ona leży taka porozwalana wszędzie. Dobra. Pani jaszczurko, proszę się przesunąć. Idź sobie. No, nie mam całego dnia. Dobra, to szukamy bryłek. Nie chcę żadnych kłopotów. Ja też nie chcę, gościu. Nie, nie kop tego. Nie potrzebujemy tej siarki chwilowo przynajmniej. Tu jest kolejna bryłka. Mora, przestań. Czego chcesz, Mora? No, siarki chcę. Hej ty, co się tak skradasz? Bo mogę, odczep się. Hej ty, co się tak skradasz? Bo chcę siarkę. Nie chcesz, co za charówka? Siarkę. Tu jeszcze jest siareczka. Lepiej już sobie idź. Nie wiem, czy tutaj znajdziemy całą. Wydaje mi się, że w nagrodę też od tamtego orka dostaniemy siarkę. Mora, przestań tu myszkować. Ile mamy bryłek? 24. No, to by mi tak pasowało chyba, bo... 25. No chyba zebrałam wszystką, która tutaj leży, więc i tak zlecenie na zębacze musimy wykonać. Także bierzmy się do roboty. O, tu jest jeszcze jakaś siareczka. Hej, Mora! Co się tu skrada? Dobra, tylko zaatakujemy od boku, żeby nie było sytuacji, że tamci mi sksują. Tutaj expa za to wszystko. Dobra, panie groźny zębacz. Oła! A co to miało być? Przepraszam. Ja zrobiłam zapis w ogóle? Chyba tak. Ale to było dziwne. Czasami tak jest, że nie możemy przeciwnika trafić, mimo że powinniśmy. Ale to już inna rzecz. Kurde, no to nie jest przecież pierwszy raz, kiedy ja się leję z tym dziadostwem. Czemu to tak bije? Nie zdążymy tak. To nie ludzie, nie poczekają. Dobra, to weźmiemy je trochę bardziej pojedynczo.
Ja pamiętam, że nigdy nie miałam z nimi jakiegoś wielkiego problemu. Dlatego jestem trochę teraz zdziwiona. Chodź. No właśnie, co ty tak skaczesz na mnie w ogóle? Co to za obrażenia są? Od pojedynczego ciosu tak dostać? Przynajmniej pierwszy raz naprawdę odczuwam, że są groźne. Który pierwszy? Musimy się z nimi poodsuwać, bo dostanę w ciry. No, bez przesady, chodź tu. Masakra. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Kurde, no jak nigdy, po prostu jak nigdy, no... Nie wiem. No co jest? To już chyba przegina. To już było dziwne, nawet chyba wy to przyznacie. A przepraszam, a gdzie jest... Aha, tu jest reszta, dobra. Już miałam powiedzieć, że już więcej ich nie ma, zadanie nieskończone. Kurde, no tak fajnie byłoby je, wiecie, po prostu zajechać. No, ja nie rozumiem tego. Może ja alternatywnego SI nie wyłączyłam? Ale z jakiej racji byłoby włączone? Dzisiaj robimy umieranko przez pół odcinka. Moment, no. No oczywiście. A ja się zastanawiam, co mi tak opornie idzie. Czemu ja tego nie wyłączyłam? No to już mamy przykład tego, dlaczego alternatywne SI jest zrąbane. Gotiku 3 na zwierzętach. Niebywałe do cholery jasnej. Tyle męczenia, tylko i wyłącznie dlatego, że miałam włączone to gówno. Niewiarygodne. Naprawdę po prostu niewiarygodne. Dasz mi siarkę w nagrodę? Zębacze nie będą ci już sprawiać kłopotów. W takim razie znów mogę spać spokojnie. Przyjmij tę nagrodę. Stos żółtych, śmierdzących bryłek siarki. Co? Nie wystarczy? Dobra, aż zanadto mi wystarczy. Nie będziemy biec, tylko się przeteleportujemy. Kurde, naprawdę to SI to już mnie teraz dobiło całkiem. Co za wariat to w ogóle wymyślił? A ja się zastanawiam, czemu zębacze nie umierają. Proszę, oto twoja siarka. Doskonale. Uznam sprawę za zamkniętą. Oto twoja nagroda. Dziękuję. Teraz tak, kolejną rzecz, którą moglibyśmy zrobić. Co mam zrobić z kopalniami złota? Są dwie chyba kopalnie, ale nas będzie interesować tutaj tylko jedna. I w tym wypadku... Może najpierw pójdziemy po artefakt? Gdzie mogę dla ciebie zdobywać artefakty? Wiele z nich znaleźliśmy w Wilczej Kopalni. Na razie jest ona jednak zamknięta. Watacha wilków tunelowych zżarła tam wszystkich niewolników, zakąszając strażnikami. Znajdź chętnych niewolników i ponownie uruchom Wilczą Kopalnię. Niewolnicy wskażą ci drogę do kopalni. Zanim jednak zabierzesz tam niewolników, upewnij się, że w tunelach nie ma już wilków.
Kurde, nie chodziło mi o to zadanie. Ale chyba musiałam tak zapytać. Dobra, no to... Dobra, no to idziemy. Chciałam wilczą kopalnię zostawić na kiedy indziej. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Znaczy pewnie na dzisiejszy odcinek, ale troszeczkę później. Czy ten niewolnik był tutaj w środku? Dobre pytanie, chyba nie. Chyba był gdzieś tutaj. Niewolnik. Wątpię, czy masz rację. Ochoczy niewolnik, wyjątkowo ochoczy. Zabierz mnie do wilczej kopalni. To wszystko się skończy. A niby dlaczego? Nymrok tak kazał. Orkowy pułkownik? Więc chyba nie mam wyboru? Dobrze, chodź za mną. Pokażę ci wilczą kopalnię. Ale nadal mi się to nie podoba. Dobra. Czuję, że tego pożałuję, bo tam w lesie to jest istny Armagedon. Tutaj naprawdę jest sporo biegania. Ale w sumie teren tego wymaga, bo naprawdę jest spory. Byśmy nie mieli dość problemów. Wiesz co, ty poczekasz na mnie chwilę? Poczekasz. Czy artefakty można znaleźć jeszcze gdzieś poza wilczą kopalnią? W tej części Myrtany, w okolicach Geldern, można znaleźć mnóstwo artefaktów. Nie rozgrzebaliśmy jeszcze wszystkich obszarów. Na północy znajdziesz starą ruinę na górskiej grani. Zobacz, co tam można znaleźć i mi to przynieś. Dobra, to od razu wzięłam, bo będziemy tam szli. Właśnie chodziło mi głównie o tą rzecz, żeby się udać, tylko kurde, wieczór się robi. Czy ty poczekasz, żebym ja się przekimała? Stoisz tam? Stoisz. To spróbujemy się przespać do rana. Mam nadzieję, że on nie zniknie mi stamtąd. Dobra, stoi tam. To możemy biec dalej. No, troszeczkę nam to wszystko zajmie dzisiaj. Na pewno nie zrobimy całości w jednym odcinku Geldern, bo w sumie tutaj jest naprawdę obszerny teren, podobnie jak Silden. Właśnie to wszystko nadrabia... Oczywiście to nie jest tamta stara grania, tylko trochę inna. Chociaż tam też może coś być ciekawego i oczywiście jest, ale to nie jest rzecz na teraz. Broń Boże. Oj, broń Boże. To by była już taka totalna głupota z mojej strony, jakbym tam poszła. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Co ty do mnie gadasz, chłopie? Nie teraz. Ty nic nie... No jasne. Dobra. Żałosna kreaturo. Dobra, ty się jakoś trzymasz tam, niech się biją. To nie jest moja sprawa. Błagam, on wlezie w te wilki, tak? No przecież. Tych bestii jest więcej! Od razu widzę, wyczyścimy na bieżąco. O Jezu, jeszcze? O Matko Boska. Ale umieram. Oj, 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 nie ma opcji. Za dużo. Jeszcze tamte z tunelu wylazły, Jezu. Chyba, że niepotrzebnie się zatrzymałam. Zagadaj mnie. To ona, wilcza kopalnia. Więc łap za Kilof i bierz się do roboty. Ta kopalnia musi zacząć przynosić zyski. Mam sam pracować w kopalni? Zaczekaj, sprowadzę tu więcej ochotników. Jeszcze jedno! Nie bij tego niewolnika, debilu! No, bez jajec. Pokazałeś mu! Wiesz co, w sumie dla twojego bezpieczeństwa. Matko.
Najpierw wy. Potem te z dołu weźmiemy. Dobra. Co ja robię? Jeszcze nigdy tak tego nie robiłam. Wiecie co? Ja podejrzewam, że z tym SI to bym się pewnie skapła na tych wilkach. Jakbyśmy tu przyszli, jakiś amulet znalazłam. Dobra, mamy wytrychy. Lepiej odejdź. Dobra, ty się na mnie nie denerwuj, bo ci życie uratowałam, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Zrobiłam największą głupotę ever. Nie wiem. Ale najlepsze jest to, że wypaliło. Ojej. Dobra. Jeszcze kuferek i możemy stąd spadać troszeczkę dalej. Tu jest ogółem okolica dosyć niebezpieczna. Zresztą na pewno słyszycie takie dudnienie, nie bez powodu. Ale to dojdziemy do tego. Tu jest jeszcze jedna kopalnia na górze. I im chyba są potrzebne... Coś im jest potrzebne. Zaraz się dowiemy może. To przy okazji ogarniemy tę sprawę. Co tu robisz zupełnie sam? Widzisz tu wszystko, co pozostało z naszej kopalni. Ta świnia, najemnik Iwan, wszystko zniszczył. Co się stało? Iwan, ta świnia miał pilnować ze swoimi najemnikami kopalni. Zamiast tego zabił wszystkich i uciekł z naszym złotem. Mógłbym sporo zapłacić, gdyby ktoś zgodził się załatwić tego zdrajcę. Iwan już nie żyje jak coś. Najemnik Iwan, ten podły zdrajca, nie żyje. Dobrze mu tak. Śmierć wszystkim zdrajcom. Dam ci za to kilka bryłek złota. A dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Żartujesz? Tylko się rozejrzyj. Potrzebuję więcej narzędzi, potrzebuję więcej drewna, potrzebuję więcej ludzi. Te bryłki złota nie wyskoczą same ze skał. Porozmawiaj z Samuelem, przywódcą najemników w Geldern. Powiedz mu, żeby przysłał ludzi i sprzęt. No i dobra. Pokaż mi. Kilof, ale ty masz dużo wytrychów, to od razu na zapas biorę, bo to się przyda. Czuję. Skradasz się jak jakiś złodziej. Bo jestem złodziejem, odczep się. O jejku. Bardzo solidnie się zastanawiam nad tym, czy robić to, co mam zamiar robić. Ale masełko maślane teraz rzuciłam. Ale tak, no... To jest w ogóle bryła, jeszcze żyła złota. Ale tak, jeżeli chcę się udać tam, gdzie chcę, to mam dwie opcje. Albo minę grasujące tutaj potwory, albo je pokonam. Z trollem się jeszcze nie biliśmy. One pilnują ciężkiej skrzyni, jak się zapewne domyślacie już. A tutaj są jeszcze potwory. Dlatego musimy bardzo się tutaj dobrze poruszać, żeby nic mnie nie zabiło. Na szczęście da się to wszystko wyciągnąć. Wiecie co, zrobimy wyjątkowo zapis pośredni taki tutaj, bo ja się troszeczkę boję w piątki walić w takim miejscu. Tu jest drzewo. Fajnie byłoby, jakbyś ty się zblokował o nie. Zapomniałam już, że w sumie z trollami się walczy nawet przyjemnie. 500 expa. Skórę mamy. Problem jest tylko z tymi zwłokami, że one są trochę zbagowane. Wow, udało mi się je pojedynczo wyciągnąć. Kiedyś miałam z tym większy problem. Chodź tu. Nie, 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 nie. Chodź. Nie kręć się w kółko, tylko chodź.
Chodź. Nie pogryzę cię. Dobra, to już wiem, że możemy robić F5 na spokojnie, bo mnie to nie zje. Znaczy się, mogłoby mnie zjeść, ale raczej mnie nie zje. Przypomniałam się, że trolle mogą zatruć mnie. Zawsze możemy na krótkiego też wziąć. Widzę, że na spokojnie mi starcza wytrzymałości, żeby całego trolla ubić. To pocieszające. Wiecie, jak już tutaj jestem, to żebym chciała zabić większość rzeczy. Chodź, no nie boję się już ciebie. Ała. Niestety dostałam. Ale widzę, że obrażenia są... takie no... nawet. To nie będą jedyne trolle dzisiaj. Pod Monterą w takim razie by się przydało tamte załatwić, bo już widzę, że sobie nieźle radzę. Dobra, to wyleczymy się. Jeszcze jeden zapisik. I tutaj ważna rzecz, są dwa dragroty i to obok siebie, także... fajnie by było ich nie ominąć. Metalowy kuferek, a po drugiej stronie ciężka skrzynia. Telekinezę mam, chociaż to już kolejna. A w ciężkiej skrzyni wielki topór. No, pójdzie na sprzedaż, bo topory w tej grze podobno są. I to nieźle. Czy coś tu może mnie zaatakować? Wygląda, że nie. A ja bym się chciała upewnić, czy to jest... czy nie ma tu więcej już dragrotu, bo... może jest więcej. Wygląda na to, że nie. Dobra. No i tam już jest Silden w sumie. Ale my nie idziemy na razie do Silden. Tam to pielec jest na dole. I tutaj też w sumie będzie bardzo fajny ten soundtrack. W ogóle to tak z ciekawości. Ile ja mam tych ziół many? 54. To do Nordmarów w klasztorze już możemy oddawać. Tylko najpierw trzeba się tam jeszcze dostać. O, proszę bardzo, jakieś obozowisko. Ajajaj, przypomniałam się, że tutaj wargi są. Zdążyłam już zapomnieć. Och, i ta muzyczka. Wodospady Silden, no. Piękna rzecz, powiem wam naprawdę. Lubię tutaj w sumie chodzić, po tej okolicy. Czy ja potrzebuję iść tędy, czy potrzebuję iść dalej? W sumie tędy chyba też zajdziemy. Tylko tak od boku? Chyba tak. Czyli możemy minąć te wargi na spokojnie. Powiem wam, że nawet lepiej tutaj zaszłam. A tu są też te wargi. Tego akurat nie pamiętałam już. No i tam mamy Silden. Tutaj też są te potwory jeszcze w okolicy. I tutaj też będzie ciężka skrzynia. Jest jeden warg i reszta to wilki. Ale ja bym się pozbyła tego cholerstwa. Warga chciałam zabić, niestety nie zdążyłam. Chyba tego pożałujemy. Tak jest, bo one teraz mają jeszcze do tego... No niestety musimy być pod nimi, a nie nad nimi. Wiecie, chcę sobie zrobić czyste plecy pod artefakt w tych ruinach, gdzie są te cieniostwory. Okej, tu jest ten warg. No właśnie, aż trzy są. Dobra, najpierw tego warga. Nie przejmujemy się tymi wilkami za mną.
Szczególnie, że tym razem się na mnie nie rzuciły. To ciekawe. Dobra. Na dobrej drodze jestem. Dobra, jeszcze warg. Aj, trochę za wcześnie. No i dobra. Słyszę już te potwory chyba. Tam niżej. Tu jest bardzo fajne ekspowisko w tym miejscu. Teraz te cieniostwory jeszcze. Chodź, nie krępuj się. Musimy się troszeczkę zamienić miejscem. Żeby to on miał do mnie podgórkę, a nie ja do niego. Bo w przeciwnym razie będziemy w tyłku. Dobra. Tamte się nie striggerowały, więc jesteśmy na dobrej pozycji. Teraz tak, kolejnego potrzebuję. Powinien już któryś wstać do mnie. Dobra, udało się. Dobra, jak tutaj skręcę, to powinno być dobrze. Najwyżej go do ściany przypniemy. Tamten nie powinien nas usłyszeć. Albo jednak. Dobra, już będziemy raczej na wygranku. Jeszcze tyci. Super. Mamy nawet awans na kolejny poziom. Widzę, że muzyka się odpaliła z opóźnieniem. Tutaj jakieś fioleczki. Berło cienia. To jest to, czego potrzebowaliśmy. Z tego miejsca... Coś mnie atakuje po drugiej stronie. Co? Od kiedy tu jest jeszcze jeden cieniostwór? Tutaj były trzy, nie cztery. Ale... Co? Ale dziwnie. A, chyba, że jeden był tu na zewnątrz. Już zapomniałam, jeżeli był, to może faktycznie. Dobra, zastanawiam się. I myślę, że chyba jeszcze później tutaj wrócę. Na razie bym wróciła do Geldern z tym, co mamy. Bo tutaj jest jeszcze sporo przeciwników do pokonania. Jest nawet ciężka skrzynia do zdobycia. Ale to bym chyba wolała na inny odcinek, jak będziemy tutaj też podróżować po inne rzeczy. Tak myślę sobie. Wilki tunelowe z kopalni to już przeszłość. No, czas najwyższy. Mam nadzieję, że kopalnia wkrótce wznowi wydobycie na sensownym poziomie. Wilcza kopalnia znowu działa. Ciekawi mnie, ile czasu upłynie, zanim cokolwiek tu dotrze. Dobra robota, Mora. Proszę, w starych ruinach na północy znalazłem to berło. Nie wygląda na szczególnie cenne. Możesz je sobie zatrzymać. Dobra robota. Przynajmniej wiem, że nie muszę tam posyłać nikogo innego. Dobra. Co mam zrobić z kopalniami złota? Od dawna czekam na 50 złotych samorodków z północnych kopalń. Przynieś mi je,
Nie obchodzi mnie sposób, w jaki je zdobędziesz. A, czy ja mam już 50 samorodków? Jak nie, to pójdziemy wykopać. Mam chyba 47. To wystarczy nam jedno złoże. I będziemy mieli 50. To chodźmy tutaj, jest najbliżej. I później będziemy już chyba mogli porozmawiać z Grokiem, a jak nie, to jeszcze jest zadanie u Samuela, u którego jeszcze w ogóle nie byłam. A też by wypadało iść. Tutaj w ogóle ominęłam roślinkę. Albo roślinki odrastają. O, witam. Już tutaj jesteście? Spadaj, czego chcesz, Mora. Lepiej sobie idź. To fajnie. Nigdy tego nie przyuważyłam, żeby tutaj byli ludzie. Ale jest jedna bryłka pusta. Proszę bardzo, tutaj już nawet teraz leżą złote samorodki. Na pewno nie leżały tu wcześniej. Nawet bryłka siarki. Oto widzę, że twórcy się postarali pod tym względem, że to wygląda po prostu realistycznie. To mi się akurat bardzo podoba. Dobra, samorodków mamy już teraz... Nie wiem ile, bo nie widzę. To jest jedyny minus, że nie wiem ile mamy. Dobra, zrobimy F5 i mam nadzieję, że styknie. Powinno chyba styknąć. Jak nie, to się wczytamy i dokopiemy jeszcze trochę. Oto samorodki. Doskonale. Na razie wystarczy. Oto twoja nagroda. No, widzę, że już z Grokiem możemy porozmawiać. Tylko czy ja już chcę to robić? Tu jeszcze zostało parę ludzi do pogadania, parę zadań do zrobienia. Więcej niewolników musimy sprowadzić i pogadać z Samuelem. Jak stoimy z czasem? Dobrze, nawet stoimy. Myślę, że dalibyśmy radę jeszcze na spokojnie ogarnąć sprawy tych najemników, żeby tą wilczą kopalnię skończyć. A później już myślę, możemy robić sobie dalej zadania i z Grokiem będę chciała gadać chyba w przyszłym odcinku. I przyszły odcinek wychodzi na to, że już skończymy Geldern. Brzmi to fajnie. Czy ja właśnie zrobiłam głupotę? Chyba tak, bo ci niewolnicy są na zewnątrz, a nie tutaj. Chociaż tutaj może też są. Dobra, na szybko sprawdzimy. No, tutaj też są, dobra. Dobra, dobra, to zacznijmy tutaj od góry. Oni chyba sami pójdą. A tutaj? Jest. Właź do kopalni i bierz się do roboty. A co, jeśli tego nie zrobię? Zarobisz w twarz. Skoro tak ładnie prosisz, biorę się do roboty. Dobra, tu jest samotna ruda złota, czy tam żyła. Piotr żyła te sprawy. O Jezu, dobra, to był głupi żarcik. Więcej niewolników znajdę w tym miejscu? Co ty robisz? Tu jesteś. Wejdziesz teraz do wilczej kopalni i będziesz szukał artefaktów. Żaden problem. Czekałem tylko, aż ktoś krzyknie do roboty. Dobra, ty już idziesz, tamten idzie. Tu jesteś ty. Tu jest niewolnik, tu jest niewolnik. Jakiś ochoczy chyba jeszcze siedzi może na zewnątrz. Niewolnik, niewolnik. Niewolnicy, niewolnik. Tutaj chyba jeszcze jeden powinien być, przynajmniej takiego widziałam tu wcześniej. Nie ty przypadkiem? Jazda do wilczej kopalni. Dobrze. No i tak jak myślałam, poszli. To co, może jeszcze wstąpimy do tego Samuela.
Jak on nam da zadanko, to najwyżej zaczniemy je robić w kolejnym odcinku i od niego się zacznie. Ale chcę mu jeszcze powiedzieć o tym, co udało mi się już ustalić. A resztę to się najwyżej dogada kolejnym razem. Spójrzcie tylko, nowa twarz w moim mieście. Szukasz pracy? Kim jesteś? Przywódcą najemników z Geldern. Nazywam się Samuel. O, możesz nauczyć mnie walki, ale ty mnie oczywiście nie nauczysz zabijania orków, bo to by było co najmniej dziwne. Masz pancerze najemników. Co jest do roboty w Geldern? Geldern to miasto kopalni i zbieraczy artefaktów. Do zadań najemników należy otwieranie i zabezpieczanie okolicznych kopalń. Powiem ci, że to bardzo opłacalne zajęcie. Jeśli nie boisz się uczciwej pracy, to można tu nieźle zarobić. Dawson potrzebuje pomocy w swojej kopalni. Co znowu zmalował? Najemnik Iwan splądrował kopalnię. A to kundel! Powinienem był wiedzieć, że nie wolno mu ufać. Zaraz wyruszę tam z moimi ludźmi i odbudujemy kopalnię. Oto twoja zapłata. Dobra. O tej drugiej rzeczy już porozmawiamy następnym razem. Chociaż widzę, że Samuel idzie tam, gdzie nie chciałabym, żeby szedł. Chociaż w sumie... Wiesz co, dodaj mi tego questa już. Chcę się do was przyłączyć. I to mi się podoba. Słuchaj bardzo uważnie. Jeśli będziesz podążać drogą wychodzącą z północnej bramy Geldern, znajdziesz jaskinię, w której nie rozpoczęto jeszcze eksploatacji. Zobacz, czy warto tam otwierać kopalnię. Przy okazji możesz zlikwidować kręcące się tam szkodniki. Jasne? Dobra, i o to mi chodziło. Tylko tym zadaniem już się zajmiemy, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. No i myślę, że w kolejnym odcinku skończymy Geldern i będziemy wyruszać do Nemory pomału. Może jeszcze nie kolejny odcinek, bo tutaj jeszcze zostało parę zadanek takich pobocznych, drobnych. Ale już jesteśmy coraz bliżej. Także trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!